Musimy zrobić pierwszy krok ku temu, ażeby te targowiska wyglądały tak jak gdzie indziej w świecie. Miejskie targowisko, to, które znamy od lat, wkrótce przestanie istnieć w takiej formie. Handlarze porozumieli się z burmistrzem Bogatyni w sprawie przeniesienia targowiska na miejsce byłej Poleny. Całość ma zniknąć z tak zwanego Berlinka do końca czerwca. W poniedziałek w urzędzie odbyło się spotkanie. Postaramy się pomóc naszym handlowcom w przenosinach targowiska, czyli tak zwanego naszego Berlinka, na nowe miejsce z zapewnieniem im takich samych warunków, a może lepszych, a przede wszystkim nie może, a na pewno lepszych do prowadzenia działalności gospodarczej tego swojego drobnego handlu niż na tym obecnym miejscu, ponieważ przystępujemy do rozstrzygnięcia przetargu na rewitalizację drugiej części Alei Żytawskiej od mostu przy tak zwanym Erdecie aż do kładki w parku Prejbisza. I chciałbym, żeby ta inwestycja w tym roku była i rozpoczęta, i zakończona, i będziemy mieć fajny fragment miasta zrobiony na gotowo. A targowisko jest w tym miejscu, gdzie przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego, czyli będzie lokalizacja zgodna z obowiązującym prawem miejscowym i będziemy dążyć do tego, ażeby to było już miejsce docelowe i tak w miarę możliwości może co roku coś dołożyć, ażeby to miejsce było wizytówką. No bo teraz obraz naszego targowiska, jak zostało ono uformowane po powodzi w 2010 roku, tak straszy do tej pory. Nie chciałbym, aby to tak wyglądało. To musi być jednak wizytówka. Zresztą ci państwo, którzy tam handlują, utożsamiają się z tym miejscem. Oni też zasługują na to, żeby pracować czy handlować w godziwych warunkach i żeby ta praca nie była udręką, tylko sprawiała więcej radości niż do tej pory. Spotkanie było krótkie i w pokojowej atmosferze. Udało się znaleźć kompromis, choć mieszkańcy mieli sporo wątpliwości. Tylko, żeby nas przenieść, trzeba stworzyć warunki. No to ja państwu stworzę tam warunki. Chcemy wyrównać i utwardzić teren, i nadać mu takie spadki, ażeby wody deszczowe tam się nie gromadziły i nie powodowały zastoin tak zwanych kałuż, prawda, żeby to było, można było suchą stopą przejść. Zapewnić komunikację między tymi stoiskami, ponieważ ci mieszkańcy, ci handlujący dowożą towar i żeby to nie stwarzało takich korków jak teraz tutaj przy naszej, zaraz przy moście na skrzyżowaniu. No jest to kłopot z dojechaniem, z wyjechaniem, z zatrzymaniem samochodu. Stwarza to niebezpieczeństwo. Wolałbym tego uniknąć. Tam jest duży parking, duży plac. Będzie z jednej strony wjazd, z drugiej strony wyjazd. Gmina zaproponowała zwolnienie z opłaty targowej oraz pomoc przy transporcie. Chodzi o to, aby ci drobni przedsiębiorcy mogli bezpiecznie prowadzić swoje stragany. Miejsce jest docelowe, ale wygląd targowiska jest tymczasowy. Myślę, że z czasem będziemy dążyć do tego, ażeby zaproponować handlującym albo obiekty, które my zakupimy, a oni wezmą w dzierżawę, ale to też trzeba będzie ustalić na jakich warunkach, żeby się to im po prostu opłacało, bo to jest najważniejsze, lub też każdy we własnym zakresie w ramach zwolnienia z opłaty targowej. To tutaj propozycji jeszcze będzie może kilka. Jest to do uzgodnienia między urzędem a tym, którzy sprzedają na targowisku. W miejscu obecnego Berlinka ma być estetyczny plac rekreacyjny na wzór pierwszej części Alei Żytawskiej.